Dobrze, zaczniemy sobie od omówienia aktualizacji 19.0, która ma wejść 8 listopada, czyli dzisiaj. Jak ten film wlatuje na kanał, to już najprawdopodobniej jest ona dostępna. Można sobie sprawdzić tam, wiecie, jakiś sklep Play, App Store'a, Steam'a, odświeżyć przeglądarkę i powinny te zmiany już być. Aktualizacja oczywiście bardzo ciekawa, w sensie no może nie oczywiście, ale generalnie dużo nowych rzeczy, dużo fajnych rzeczy z tego co przeglądałem, więc zaraz sobie polecimy. Aktualizacja jest od wczoraj dostępna na serwerze 31 niemieckim. No mówię, od dzisiaj już powinna być na każdym innym świecie, generalnie w całej gierce. Przede wszystkim mamy nekromantę dodanego, nową profesję. Nowa klasa postaci, holy shit, przed nowym serwerem, nikt się tego nie spodziewał. Nowość. Dokładnie, możecie pisać, siema YouTube. Więc tak, nowe funkcje, nowa profesja nekromanta, przywołaj nieumarłych sługusów, którzy będą cię wspierać swoimi unikalnymi umiejętnościami w walce, zawiera dźwięki i ekran informacyjny. Więc generalnie, jeżeli chodzi o nekromantę, to w porównaniu do mojego ostatniego filmu z bety, raczej nic się nie zmieniło. Został taki, jaki był na tej drugiej becie i taki też wejdzie do gierki, ale to jeszcze zobaczymy. I no, będziemy testować na EU8, tak jak wspomniałem. Mam jeszcze dla was graficzkę przygotowaną. Jak będzie wyglądał ten nekromanta w wyborze tutaj postaci i będzie wyglądał w taki sposób. No grafika ładna, nie? Grafika generalnie ładna, ale jeżeli chodzi o grafiki, to to jest w Shakesie, to to jest chyba jedyna rzecz, do której nie można mieć nigdy zarzutów, bo strasznie to ładnie wygląda. No i z tego co rozumiem, to jest właśnie grafika z tego, wiecie, wyboru klasy postaci, nie? Jak się zakłada nowe konto. Kelevator, równina, przemoc, wrogowie, bossowie, grafika i teksty. I wszystkie równiny Kelevatora są już ukończone. A to w sumie nie rozumiem, o co chodzi za bardzo. W sensie, no to jest jakaś nowa szata graficzna Hellevatora, jakaś nowa edycja, nazywa się Przemoc. No, niedługo będzie Hellevator, zbliża się wielkimi krokami, więc jakieś tam pierdółki pozmieniane. Usunięcie konta Shakes and Fidget i danych gracza jest teraz możliwe poprzez opcję w grze. Usunięcie zostanie wyznaczone na 30 dni, również dla pojedynczych postaci, które powinny zostać usunięte z konta Shakes and Fidget i wykonane automatycznie, jeśli w międzyczasie nie nastąpi zalogowanie. No, tutaj, no w sumie znana mechanika z jakichś tam innych stron i tak dalej, że jest to odroczone w czasie, jakby ktoś, powiedzmy, wiecie, zmienił zdanie czy coś, to od razu nie usunie. Dropy Twitch, dropy mogą teraz zawierać karty klucze do Hellevatora. No, więc to w sumie też spoko, też się przyda, to nawet dla mnie też spoko, bo będziecie u mnie mogli zdobywać właśnie karty klucze do Hellevatora, jak jest napisane. No i to tyle z nowych funkcji, oczywiście mówię, głównie tutaj nowa klasa postaci, natomiast ulepszenia również są bardzo fajne, więc lecimy. Codzienne zadania, można je wyświetlić poprzez dwukrotne kliknięcie przycisku poczty, tak jak w przypadku starej listy do zrobienia, czyli właśnie, kiedyś dwa razy klikałeś na pocztę, miałeś listę to do, a teraz masz codzienne zadania. Fajne, bo teraz te codzienne zadania sprawiają, w sensie sprawują bardziej funkcję właśnie takiej listy to do. Aplikacje mobilne, ikonka złotego goblina na ekranie poczty, dolny pasek. No to dodali do tej nowej zmiany, co ostatnio weszła, do tych codziennych zadań właśnie. Osiągnięcie agent specjalny zostało dostosowane w taki sposób, że zamiast wykonywać 100 tajnych misji danego dnia, należy zebrać 200 codziennych pakietów nagród. Jeśli stare osiągnięcie zostało już rozpoczęte lub zostało ukończone, postęp zostanie przepisany. Właśnie, dużo osób mnie pytało, co z tym osiągnięciem, jak już nie ma misji dziennych i tak dalej. No, troszeczkę z opóźnieniem, ale to poprawili. Teraz już jest przystosowane do nowych misji dziennych. Przerobiona grafika goblińskiego minstrala i zoptymalizowanie jego lokalizacje na ekranie miasta, no to pierdółka. Ulepszone animacje podczas otwierania pakietów nagród, to też pierdółka. Aha, to wszystko się tyczy tych codziennych zadań, które ostatnio weszły. Podczas wykonywania zadania wymagającego kilkukrotnego ulepszenia atrakcji menedżera areny za pieniądze, nie liczą się już wyłącznie pojedyncze kliknięcia. Mnożnik może zostać użyty do ulepszenia kilku atrakcji jednym kliknięciem i ukończenia zadania. Więc no, to również jakaś tam pierdółka. Hellevator. Przekąskę można kupić wielokrotnie, a jej trwałość można wydłużyć aż do 24 pięter. I to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajna zmiana, jeżeli chodzi o Hellevator, dlatego że teraz można przekąski stakować. Więc już nie jest tak, że musicie, co powiedzmy, nie wiem, 3-4 pokoje wykupywać. Tylko można sobie nakupić trochę,
W sensie trochę. 24 maksymalnie i potem ich używać. To akurat na duży plus. Miejsce na dodatkową broń wyświetla podpowiedź dla wszystkich profesji posiadających ekran informacyjny, która wskazuje, że ekran informacyjny można wyświetlić jednym kliknięciem. No to pierdoła. Przerobiono grafikę profesji maga. Właśnie, i to jest kolejna ciekawa zmiana. Mag co prawda nie dostał reworka, bo ten rework został dość mocno zjechany przez graczy, ale no... dostanie jakieś tam nowe grafiki. Tutaj macie Nekromantę, to jest serwer 31 niemiecki, bo tu już jest dostępny. Macie jego ikonkę na górze, macie tą grafikę, którą wam przed chwilą pokazałem. Natomiast jeżeli chodzi o maga, to z tego co widzę, ikonka maga została taka jak była, natomiast ta grafika się zmieniła. Bo grafika maga była na 100% inna. Wcześniej. Więc no, tak to wygląda. Czyli to tylko przy wyborze, jak zakładacie nowe konto, na to wychodzi. Tak, dokładnie, zobaczcie. W sali chwały jest stara i tutaj widzicie kawałeczek tego ziomka, też jest stara, nie? Więc to chodzi tylko właśnie o tą graficzkę na początku, jak się zakłada nowe konto. Dźwięki. Ponieważ druid używa broni maga jak wojownik, każdej broni maga przypisano bardziej odpowiednie dźwięki. Proszę bardzo. To też taka jakaś tam pierdółka. Dobra, no i teraz mamy naprawione błędy. Bard. To jest bardzo ciekawe. Wrogowie mogą teraz blokować krytyczne ataki barda grającego na harfie lub unikać ich. Z tego co pamiętam, to barda taką właśnie umiejętnością, powiedzmy pasywną, nazwijmy to, było to, że jak walił kryta, to nie można go było zablokować ani uniknąć. Nie wiem, czy po tym reworku się to nie zmieniło, ale wygląda na to, że tak to działało, a tak nie powinno działać. I zostało to zmienione, jak widzicie. Codzienna lista to do. Ikonka, drzwi, zadania dotyczącego Hydry przekierowuje teraz poprawnie do Hydry w gildii. Wyprawy EU7. Można ponownie używać klepsydr podczas wypraw, nawet jeśli w ekwipunku znajduje się ich dokładnie wymagana ilość. Brak podpowiedzi. Etykieta zbroi pupili jest ponownie wyświetlana poprawnie. Etykietki umiejętności berserka i paladyna są ponownie wyświetlane poprawnie. Podziemie. Podczas korzystania z przygodomatu trwałe efekty klasowe są teraz poprawnie resetowane po każdym pokonanym wrogu. I koło fortuny. Można ponownie zakręcić kołem do 20 razy grzybkami, nawet jeśli nie są dostępne żadne szczęśliwe monety. Czy nie cofnęli tego po reworku barda? Właśnie nie pamiętam cegła. Właśnie nie pamiętam, więc się nie wypowiem. W każdym razie, no teraz już będzie to tak działać, jak jest napisane. I tyle tak naprawdę. Dużo osób oczekiwało wypraw, czyli tych ekspedycji, już na każdym serwerze. Natomiast nie. Jak widzicie tutaj, jeżeli chodzi o błędy, to w dalszym ciągu wyprawy są tylko na EU7. Prawdopodobnie nawet na EU8 ich nie będzie. Więc to jest jedyny serwer, który dostał coś takiego póki co. Bo nic o tym nie ma, no przynajmniej na razie, napisanego. No i tyle, nie? No taka aktualizacja, kurwa, powiem wam... Jest nowa klasa, są tam jakieś zmiany delikatne, z ulepszeń są fajne rzeczy, co niektóre. Taka, no powiedzmy, potrzebna, ale nie ma jakichś wodotrysków, nie? Rozumiecie, o co chodzi.